dobry, dzisiaj kulturalnie, ładnie się przywituję. Przywitałem. Co dzisiaj? Zobaczcie. Październik 2017. Jako takie malutkie sadzonki, właśnie je widzicie. Kupiłem je na, no, praktycznie na jesień, zima. Stały w szklarni, z drugiej strony przy ptakach. Nie, wróć, w domu przezimowałem. Zobaczcie. Mierzymy. Chociaż był już odcinek o mierzeniu, ale one chyba też podrosły, mimo że akurat ta nie ma liści. Zaraz zrzucę inne i wam pokażę, to trochę szoku chyba doznacie. No, dotąd przed liściem jest 105 cm. 105 cm sam pień i to jest pień, nie wiem jak to nazwać w ogóle. To jest Plumeria Fragante Berry. Co chcę zrobić z tymi plumeriami? Wymienić warstwę wierzchnią. One nie są jakieś tam przekorzenione, rozumiecie? Ale taka ziemia, no nie wiem, takie o, jakieś grzybiaki, tak mocno wysycha z góry. Chcę po prostu pościągać pełną warstwę do korzeni i dosypać ziemi z dziadkiem wymieszana z tą masterną, z nawozem. Ściągam następne i zobaczycie, jakie one są, kurde, wielkie. Znaczy wielkie, jakie mają... Znaczy zostały liście... Nagrywa się? Zostały liście z tamtego roku. Co ciekawe, plumeria przeważnie zrzuca. Tutaj spadało, tam gdzie stoją na półce, myślę, że około 10 stopni w nocy miały, 7 stopni zależy. Ale tak powiedzmy, że średnia wyżej około 10. W dzień 14-15, jak nie było praktycznie słońca, no. Tyle, że grzejniki i te rurepex ogrzewała. Dobra, ściągamy. Następne. Dobra, teraz... Będzie plumeria. Kurde, wiecie co? Te nazwy plumerii są normalnie straszne. O, a ta ma korzeni trochę na dole. I ma sucho. To jest plumeria. Mongsugdee. Takie dziwne nazwy. Zobaczcie. Trzymają się liście. Właśnie nie wiem, czy przędziorków. Nie ma przędziorków. Elegancja Francja, prawda? Super wygląda. Dobra, na razie stawiamy na ziemię z tyłu. Już tak myślę, że kurczę, żebym miał tak z 10-litrowe pojemniki, to bym je po prostu przesadził. No ale do większych, mam większy i weźcie teraz większe pojemniki, to znowu problem. Potem z zimowaniem tego, kurde. Chwila. Następne monstrum. Co to jest? Plumeria lavadan. Ladawan. Ladawan. Jestem ciekaw, czy to nie są wszystkie te same. Sprzedawca sobie nazwy powymyślał. No ale chyba nie. O, następna. Piękna. A, są przędziorki. Ale ja się z nimi policzę zaraz. Też wam pokażę mój sposób na zwalczanie tych płytwiastych durni. Następna plumeria, którą... Kurde, nie dziwię się, że schły, bo mają taką Saharę, którą udało mi się zrobić odrost, zobaczcie. Gdzieś tam odstawał mały, obciąłem. No i jest. Pewnie was ciekawi, jakim cudem one tak szybko urosły. Nawóz Krystolan szedł i w tym roku mile jara w kulkach podrzucam, ale wróci Krystolan do nich. Kurde. No. Przepraszam bardzo. Ale dla mnie okres wiosenny dla mnie to jest problem z tym. Ale sucho, też wyschnięta okrutnie. Patrzcie, jak ziemia pouciekała. No, okres tym, no, co miałem powiedzieć? No, uczuleń.
Słabo. To jest niedożywienie. Przędziorów nie widzę. Spoko, ogarnie się dzisiaj. Następnie. To samo. Sahar nieziemski. Jeszcze jedna. A ta ma bardzo mokro i ma focha. Nie ma żadnych liści. Dobra. A więc tak to wygląda. Widać mnie tam, widać mnie na pewno. Zaczepiłem gdzieś i takie mleko powyłaziło z liści. Nie wiem, o co chodzi. No. Zobaczcie. Patrzcie, takie coś. To jest chyba trujące, jak dobrze pamiętam. Tak więc teraz wymianka ziemi. I zobaczymy, jak podrosnę jeszcze w tym roku. Pewnie przyjdzie czas, że będę musiał po prostu podmienić doniczki, bo będą za malutkie już, ale w tym roku jeszcze w nich pomieszkają. Dobra, chodź tu statyw, zobaczymy w ogóle. Czym wyciągnąć taką śmieszną warstwę ziemi? Jak myślicie? Nie ma co się pierdzielić. Sekundka. Dam mikrofon trochę bliżej. Mordy. Gdzieś. Tutaj. Prosta sprawa. Po prostu podkładamy. O. I wypadł. Chociaż mówię, na razie tylko podmienię w tym roku warstwę wierzchnią. Na trochę lepszą ziemię, no trochę korzeni się wyrywa, nie powiem, ale nic jej nie będzie. To tak jakby człowiekowi włosów trochę powyrywał, no. O, myślę, że taka warstwa wystarczy. Dorzucam, od razu mam tutaj z boku, nie widzicie tej ziemi, ale... zaraz. Muszę czymś tu nabrać. Rozrobiłem wczoraj, zresztą kto widział wczorajszy film, to pokazałem tam, jaką ziemię stosowałem wczoraj do badyli moich. Jak jesteś nowy na kanale albo nowa, zobacz sobie inne odcinki, palmy, bananowce, jak mi rosną w gruncie. Znaczy palmy, bananowce, bo palmy mam w donicach. Tak to wygląda, pierwsza już jest. I na razie chyba one będą tutaj stały. Tak sobie myślę. No nic. Co ja będę wam pokazywał? Zostanie podlać i czekać, jak to będzie rosło. I nie najważniejsze to jest kwiat. Ciekawe, czy w tym roku takie patałachy mi zakwitną. Jak już mają te po metr, a te po ile mają? Kurde, muszę odsunąć, bo nie zobaczycie. Żeby nie było, że kłamie coś. O. To chyba jest najwyższa. Ta ma 107 cm. Nie no, to podobne są. Wszystkie podobnie podrosły w jeden sezon. Ta ma metr. Ta ma 96. 87. Nie no, różnie. Ale tu mamy największego łokaza.
gdzie co normalnie chyba przędziorki są na górnej części liści. Taka ciekawa informacja, bo u bananowców przeważnie zaczynają od spodu, a tu widzę na górze. Ale właśnie, biorę się za nie, będzie git, malina, będzie wszystko pięknie rosło. Tak więc, takie mam plumeryjki, dziękuję za uwagę, teraz włączę jeszcze opcję turbo, żeby nie zamulać. Sobie zobaczycie, jak popieprzę z tym przesadzankiem. Na razie. Nie z przesadzankiem. Co ja pieprzę? Z wymianą górnej warstwy ziemi. Dziękuję. Przecież jeszcze prysznic musi być wypalany. Trzeba spryskać te skurwolki. Teraz zapowiem tak, w następnym odcinku, niestety, ale muszę zacząć ciąć bananowca Musa Grand 9. Dlaczego? Dowiecie się w następnym odcinku. Dobra, na razie.